Kiedy inni na uniwersytecie liczą całki, ja mam swoje kropki. Kropki i kreski. Może wam się wydawać to trochę błahe, ale moim głównym zmartwieniem każdego dnia jest pytanie, która z tych kropek jest najważniejsza? Czy ta niebieska, czy zielona, czy ta wielka czerwona? Ta sieć, którą tu widzicie, nie jest zupełnie przypadkowa. Te kropki to 19 terrorystów, którzy siedzieli w samolotach podczas ataku na World Trade Center. Krawędziami połączone są osoby, które znały się przed zamachem. Są z tej samej rodziny, czy chodziły do tej samej szkoły. Jak pewnie wiecie z mediów, były 4 samoloty. Wszystko zaczęło się o 8:46. Pierwszy samolot uderzył w północną wieżę World Trade Center, drugi w południową wieżę, trzeci uderzył w Pentagon, czwarty rozbił się gdzieś w Pensylwanii. O 10:30 obu wież już nie było. Bilans to prawie 3000 ofiar, 6000 rannych i prawie $10 bilionów straty. Sieć naszych połączeń dużo o nas mówi. I to jest dla nas zagrożenie, bo inni mogą to wykorzystać. A nikt nie rozumie tego lepiej niż organizacje przestępcze. Często na prezentacjach pojawiają się cytaty wielkich ludzi. Ja też mam taki cytat. Ci, którzy byli szkoleni, jak kierować samolotem, nie znali innych. Jedna grupa nie znała drugiej grupy. Gdyby jeden terrorysta znał wszystkich innych, to gdyby go schwytano, albo gdyby przez przypadek oznaczył wszystkich na wspólnym zdjęciu na Facebooku, to doszłoby do dekonspiracji całej akcji. Dlatego właśnie ta sieć jest taka rzadka. Z 342 połączeń jest ich tylko 66, czyli co 5. To pokazuje, że terroryści poświęcają efektywność na rzecz tajności misji. Ci terroryści nie byli sami, mieli swoich pomocników, którzy byli odpowiedzialni za zdobywanie funduszy czy potrzebnej wiedzy. Terroryści w samolotach też mieli różne funkcje. Niektórzy byli pilotami, niektórzy specjalnie szli na treningi sztuk walki tuż przed zamachem. Ale dla mnie to są tylko kropki. Wróćmy zatem do mojego początkowego pytania. Która z tych kropek jest najważniejsza? Teraz to pytanie ma trochę więcej sensu. Czy patrząc tylko na te kropki, tylko na kropki i kreski, możemy powiedzieć, możemy znaleźć najważniejszego terrorystę? W teorii kropek, czy bardziej naukowo w teorii sieci, jest kilka sposobów na wskazanie najważniejszej kropki. Najprostszy sposób to popatrzenie po prostu na ilość połączeń. Jeżeli terrorysta zna wielu innych, może ich wydać, jeżeli zostanie schwytany. Może także na nich bezpośrednio wpływać. To jest taki celebryta wśród terrorystów. Jeżeli ten terrorysta pojedzie na wakacje, jego zdjęcia zobaczą wszyscy. W tej sieci najwięcej, bo aż 15 połączeń ma ta duża czerwona kropka tam. Drugi sposób to popatrzenie na to, jaka jest średnia liczba pośredników, jaką potrzebuje dany wierzchołek, aby dotrzeć do dowolnej innej osoby w sieci. Jeżeli ktoś ma tą średnią niską, to znaczy, że jest takim centralnym wierzchołkiem, to taki koordynator. On potrafi szybko dotrzeć do wszystkich. Jeżeli tego terrorystę złapią, to informacja o tym najszybciej rozprzestrzeni się po sieci. Jeżeli ten terrorysta złapie Katar, wszyscy się zarażą jak najszybciej. W tej sieci znowu najlepszy według tej miary jest ten sam terrorysta zaznaczony w tym momencie. W końcu trzecia miara. Jeżeli weźmiemy sobie jakieś 2 kropki i popatrzymy na najkrótsze ścieżki pomiędzy nimi, to dostaniemy informację o tym, jak często dana kropka przekazuje informacje pomiędzy nimi. Teraz sumując po wszystkich takich parach, dostaniemy pewne oszacowanie, ile informacji dany terrorysta przechwyci. Jeżeli nie zrozumiecie tej definicji w ogóle się nie przejmujcie, moi studenci też jej nie rozumieją. Ta kropka, ten terrorysta to taki pośrednik, on jest na styku różnych grup. Studiuje dwa kierunki, a wieczorem chodzi na pilates. W tej sieci z 36 terrorystów ta zielona kropka zajmuje drugie miejsce. Nie wygrywa, ale zajmuje drugie miejsce. Ta kropka, o której tyle mówię, to Mohammed Atta. Jak może wiecie, rzeczywiście on kierował całym zamachem na World Trade Center. Amerykanie dowiedzieli się tego, bo przechwycili nagranie, w którym potwierdza to sam Osama Bin Laden. My dowiedzieliśmy się tego dzisiaj, patrząc tylko na kropki i kreski. Kropki i kreski zdradziły najważniejszego terrorystę w tej sieci. Niestety odrobinę po fakcie. Popatrzcie teraz na tę sieć. To nie jest sieć terrorystyczna. To jesteście wy, bo wy tworzycie sieć społeczną. Nie jesteście terrorystami, ale to nie znaczy, że nikt was nie analizuje. Wszyscy was analizują. Ja was analizuję. Dla mnie jesteście takimi samymi kropkami. Z Facebooka korzysta 1,23 miliarda ludzi, czyli co piąta osoba na świecie. I nie w roku, nie w miesiącu, ale każdego dnia. A to, z kim jesteśmy połączeni, dostarcza bardzo dużo informacji o nas. Zastanówmy się, jak agencja reklamowa mogłaby wykorzystać te informacje. Jeżeli chce zareklamować jakiś produkt, może go wysłać do celebryty, osoby, która ma dużo połączeń, dużo osób wówczas zobaczy ten produkt. Jeżeli chciałaby rozpocząć kampanię wirusową, może dobrym wyborem będzie taki koordynator, najbardziej centralny wierzchołek, o którego ten wirus najszybciej się rozprzestrzeni. Z kolei, jeżeli będzie szukała pracownika do swojej agencji, to może dobrą osobą będzie pośrednik, osoba na styku kilku grup, która będzie wiedziała, jak one zareagują na daną kampanię. Badania pokazały, że sieci społeczne są zbudowane trochę inaczej niż sieci terrorystyczne. To pewnie dobrze o nas świadczy. W sieciach społecznych jest dużo osób z małą ilością połączeń i mało osób z dużą ilością. Wy pewnie też znacie kogoś, kto wydaje się, że zna wszystkich na świecie. To właśnie te osoby odpowiadają za to, że zgodnie z teorią 6 uścisków dłoni do każdej osoby na świecie potrzebujemy maksymalnie 5 pośredników. A na Facebooku jest to nawet mniej. Jak policzył Facebook, średnia odległość dowolnych dwóch osób, które mają konto na Facebooku, to zaledwie 3,5. Mało kto, definiując ustawienia prywatności, zdaje sobie sprawę, że właśnie między innymi przez takie osoby grono znajomych, naszych znajomych, to są dziesiątki tysięcy ludzi. I często zupełnie przypadkowych, bo czasem akceptujemy do znajomych, kogo popadnie. Ładne zdjęcie profilowe, akceptuj. Badania pokazały, że jak zaprosi nas do znajomych kompletny nieznajomy, to wówczas co piąta osoba i tak go zaakceptuje. Ale jeżeli będziemy mieć z nim już chociaż jednego wspólnego znajomego, to zaakceptuje go większość z nas. Oczywiście możemy próbować ukrywać informacje o nas, ale czy to nam pomoże? Okazuje się, że ukrywanie informacji nie wystarcza. Jeżeli nie ukryjemy naszych połączeń, wciąż będzie można o nas bardzo dużo powiedzieć. Takie informacje jak wiek, nasze pochodzenie, wykształcenie wynikają zwykle z wieku, wykształcenia, pochodzenia naszych znajomych. To samo z preferencjami politycznymi. Z prawdopodobieństwem 70% możemy określić kogoś preferencje polityczne, patrząc jedynie na preferencje polityczne jego znajomych. To samo możemy powiedzieć o preferencjach seksualnych. Okazuje się, że osoby homoseksualne mają od 3 do 18 razy więcej homoseksualnych znajomych niż osoby heteroseksualne. A w przewidywaniach możemy pójść jeszcze dalej. Facebook ostatnio zaproponował patent, według którego ocena naszego ryzyka kredytowego jest dokonywana przez ocenę ryzyka kredytowego naszych znajomych. Jeżeli ich ryzyko kredytowe jest zbyt duże, kredyt nie zostanie nam przyznany. Dzisiaj stałem na tej kropce i mówiłem wam o kropkach, ale tak naprawdę chciałem wam uświadomić, jak ważne są kreski. Jak ważne są... Jak ważne są kreski i jak dużo nam o tych kropkach mówią. Jeżeli kropkami są terroryści, kreski mogą, połączenia mogą wskazać nam najważniejszego terrorystę. Mogą powiedzieć służbom, na kim powinny się skupić, komu założyć podsłuch, albo kogo wyeliminować z sieci. Jeżeli taka analiza pozwala nam walczyć z terroryzmem, to nas to bardzo cieszy, ale jeżeli to my jesteśmy tymi kropkami, to perspektywa zmienia się diametralnie. Myślę, że mało kto z nas chciał być oceniany po naszym wyglądzie, a co dopiero po wyglądzie naszych znajomych. Może zatem już czas, abyśmy niczym terroryści zaczęli ukrywać nasze połączenia, bo sieć naszych połączeń bardzo dużo o nas mówi i to jest dla nas zagrożenie, bo inni mogą to wykorzystać. I tu postawię kropkę. Dziękuję bardzo. Oskarze, dzięki. Sporo mówiłeś o połączeniach i o kwestiach prywatności. Ja się przyznam, że podczas twojego wystąpienia weszłam na Facebooka i wyszukałam cię. Rzeczywiście masz ukryte połączenia. Super. Ale, wczoraj ukrywałem. Ale Facebook automatycznie podpowiada bliskie nam osoby, na przykład życiowych naszych partnerów, a to już jest kopalnia informacji. Także tak. Powiedz mi, czy w świecie tagowania, rozpoznawania twarzy, wyszukiwarek semantycznych. Czy w ogóle mamy jeszcze szansę ukryć informacje o sobie i zachować prywatność? To jest trudne pytanie. To znaczy, myślę, że jeżeli nie chcemy się tak odciąć kompletnie od nowych technologii, od telefonu, od internetu, to jest tylko kwestia zasięgu. To jest kwestia tego, czy informacja o nas ma tylko FBI, czy FBI i nasza żona, czy FBI, nasza żona i nasi znajomi, czy wszyscy w internecie, więc myślę, że to jest kwestia zasięgu. Możemy tylko starać się, aby ten zasięg nie był zbyt duży. No, zawsze ktoś będzie o nas wiedział bardzo dużo i więcej, niż byśmy chcieli. Dziękujemy ci bardzo. Życzę ci, żebyś zawsze wiedział, która kropka jest najważniejsza. Dziękuję.